Wspaniała dziewczyna, która opowiada w internecie o różnych sprawach dotyczących makijażu, dla wielu guru w tej dziedzinie, opowiedziała o sobie zupełnie inną historię. Opowiedziała o tym, jak od długiego czasu walczy z demonem, którym jest, jak sama powiedziała, chory stosunek do jedzenia. Opowiedziała też o akceptacji swojego ciała oraz o wychodzeniu z tego problemu, co ma być inspiracją i wsparciem dla wielu innych osób, które mają podobny kłopot. Tą osobą, o której mówi Dorota, jest Red Lipstick Monster, czyli prywatnie Ewa Grzelakowska-Kostoglu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewo. Dzień dobry, cześć. 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 Dlaczego zdecydowałaś się z taką, powiedziałbym, intymną sprawą wyjść na forum publiczne i co chcesz sobie przez to zrobić, załatwić, pomóc? W jaki sposób to działa? Dojrzałam totalnie do takiego etapu, że wiedziałam, że taka w pewnym sensie spowiedź mi bardzo mocno pomoże, ale też popchnie wiele innych ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy w ogóle w swoim stosunku do jedzenia, bo najtrudniejsze jest to, że to nie jest tak, że my nagle, tak jak chorobą, się tym zarażamy. To jest coś, co jest przez naszą kulturę nam często mylnie wmawiane do naszych głów, od kiedy jesteśmy dzieciakami, bo na przykład kiedy mamy urodziny, to dostajemy tort i te wszystkie takie grzeszne jedzenie jest naszą nagrodą, a w sumie nie powinno tak być. Powinniśmy się uczyć programować, że złe jedzenie to jest nagroda dla nas. Na czym polegał ten, jak to nazwałaś, chory stosunek do jedzenia? Jeszcze raz zadam pytanie, bo mamy pewno później na łączach. Nie wiem, czy to się nie nałożyło na nasze wzajemne rozmowy. Na czym ten chory stosunek do jedzenia polegał? Jak wyglądała ta twoja relacja z kaloriami? Polegało to na tym, że dla mnie jedzenie to było zastąpienie moich wszystkich emocji. I tych dobrych, i tych złych. Niezależnie, czy się działo coś dobrego danego dnia, czy coś złego, zawsze znalazłam usprawiedliwienie, żeby po prostu to zajeść. Więc nie jadłam po to, żeby zaspokoić potrzeby swojego organizmu, też z takich powodów socjalnych, z przyjaciółmi, prawda, z rodziną, tylko po to, żeby załatwić sprawy emocjonalne w mojej głowie. A że były to i pozytywne, i negatywne, no to codziennie się zawsze coś znalazło, niestety. Kojarzysz nam się z pięknym makijażem i pięknym ciała, a ty pokazałaś ciało nieperfekcyjne, bez żadnego wstydu. Bo każde ciało jest nieperfekcyjne. Nie ma opcji, nie ma żadnego ciała, które nie ma czegoś takiego. To słowo nie pasuje do w ogóle bycia człowiekiem, do człowieczeństwa. Czy to oznacza, że teraz kontrolujesz jedzenie w swoim życiu? Czy się odchudzasz? Jak byś sama nazwała ten stan, w którym teraz jesteś? Nazwałabym ten stan balansem. To jest balans, to co ja robię. To nie jest przesadna kontrola, ale to jest ten balans, którego tak strasznie potrzebowałam i szukałam. Ja do tego podchodziłam wielokrotnie w życiu, ale teraz jestem do tego gotowa jak nigdy wcześniej. Dlatego wcześniej też o tym nie mówiłam, bo mogłabym tylko powiedzieć o tym, z czym sobie nie radzę, ale nie o sposobach, które działają, które są naprawdę dobre. Jak zareagowały... Każda kobieta czy mężczyzna potrafią wdrożyć u siebie. Powiedz chyba, jak zareagowały dziewczyny i kobiety, które cię czytają z wielką przyjemnością, radością, czerpiąc od ciebie wiedzę. Jak zareagowały na taki komunikat? Czy dostałaś także informację, że nie jest to problem jednej kobiety na świecie? Tak, oczywiście, bo to jest tak, że wiele z nas i wielu z nas jest w takim stanie, który jeszcze ciężko określić takim chorobowym stanem. Nie jest aż tak źle, ale wielu ludzi pakuje właśnie te niepotrzebne emocje w jedzenie, zamiast cieszyć się tym i dawać odżywienie swojemu ciału i przez to umysłowi, to po prostu załatwiamy inne sprawy, a tak nie powinno być. I wiele osób zauważyłam, że się zorientowało i myślę, że mogą zatrzymać się szybciej niż ja w tym wszystkim i nie doprowadzić do takiego stanu, że po prostu, że jest źle naprawdę i że po prostu szybszy taki alert. I bardzo się cieszę, że ludzie to odebrali bardzo świadomie i bardzo mądrze i bardzo dojrzale. Na ile, mam super widzów po prostu. Na ile, Ewa, robisz to dla siebie, dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, a na ile robisz to dla innych? Bo często w tym
w tej samoocenie, którą powinniśmy opierać głównie na tym, jak sami siebie widzimy i czujemy, jednak bierzemy pod uwagę zdanie innych, a zdanie innych często jest takie, że osoba otyła na przykład, czy mająca problem z wagą, jest osobą, która ma słaby charakter, słabą wolę, nie dba o siebie i tak dalej. Często ludzie w bardzo agresywny, wręcz wulgarny sposób zwracają na coś takiego w niesprawiedliwy sposób oczywiście uwagę. Więc pytanie ponawiam, na ile robisz to po to, żeby innym pokazać, że wcale tak nie jest, a na ile dla ciebie jest to po prostu ważne? Ja przede wszystkim czuję, że to jest dla mnie. To jest ode mnie dla mnie. To jest jak prezent, który skupia się na pracy, bo jednak to jest codzienna praca, ale jednak jest to prezent, jest to zajęcie się, zaopiekowanie się sobą, bo ja przez wiele lat stawiałam siebie tak naprawdę na ostatnim miejscu. Pierwszy był rozwój zawodowy, moi bliscy i tak dalej, ale ja zadbanie o swój balans to była ostatnia rzecz. To ta najpóźniejsza, już tam najgorsza. Mhm. Więc tak, totalnie dla siebie, bo to jest najlepsza motywacja. To życzymy ci w tym dbaniu o siebie powodzenia. Życzymy, żeby inni wzięli z ciebie przykład. I życzymy ci po prostu, Ewuniu, wszystkiego dobrego. Ściskamy cię bardzo serdecznie. Dzięki.